kiedy kierujemy nasze dusze w jakąś stronę, tak naprawdę następuje kontakt i następuje czczenie tego, na co kierujemy nasze dusze. Wiesz, duch człowieka jest zbawiony. W duchu jesteś zbawiony. Jesteś człowiekiem, który oddał swoje życie Jezusowi i należysz do Jezusa. I twój duch jest ustawicznie przed tronem Boga. Cały czas. Ty w duchu jesteś w okręgach niebieskich. Jesteś z Bogiem w twoim duchu. Ale to, że jesteś z Bogiem w twoim duchu, to jest za mało. A wiesz, dlaczego to jest za mało? Dlatego, że można być z Bogiem w duchu, ale być pod wpływem świata, który wpływa na naszą duszę. Świat odbieramy naszą duszą, naszym umysłem, naszymi emocjami. Za tym idą potem nasze decyzje. W związku z tym w człowieku następuje rozdwojenie. Natomiast kiedy następuje scalenie? Wtedy, kiedy cały duch, dusza i ciało są skierowane na Boga. Dlatego jest napisane, będziesz kochał Pana Boga swego. Tak? Z całego serca swego, czyli z odrodzonego ducha. Z całej duszy swojej, tak? W każdej myśli swojej, tak? I włożysz to w to całą swoją siłę. Więc kiedy będziemy wielbili Boga, chciałbym, żebyś nakierowywał całą swoją duszę. Żebyś nakierowywał też swoje ciało na uwielbienie Boga. Nie wierz w coś takiego, że można wielbić Boga, nie angażując w to swojej fizyczności. Nie wierzę w takie rzeczy. To jest fikcja literacka. Oczywiście możesz sobie leżeć na łóżku i wielbić Boga w swoich myślach. Ale to jest jakaś część uwielbienia. To jest jakaś część. A ja chciałbym, żebyś nie dzielił się na części. Chciałbym, żebyś zaangażował się w uwielbienie. To nie znaczy, że tylko jedną formułą dajemy Mu chwałę przez to, że tańczymy dla Niego. To nie chodzi o to, żeby dla Niego tańczyć. Chcesz to tańcz, nie chcesz to nie tańcz. Ja osobiście tańczę dla Boga, bo lubię. W ogóle dla Boga tylko tańczę. W ogóle w świecie byłem, to nie rozumiałem, o co chodzi z tańcem. Musiałem się naćpać człowieka albo nachlać, żeby tańczyć w ogóle. A mi to było takie dziwne tańczenie. Kiedyś poszliśmy na jakiś Sylwestra na jakiegoś. Chyba Agata była w którym miesiącu ciąży? W którym? Koniec szóstego miesiąca. Ja się nachlałem jak wór i tańczyłem z nią tak, żeby prawie urodziła tam. Bo ja w ogóle, jakbyście zobaczyli, jak ja w ogóle tańczę, ja nie mam pojęcia o tańczeniu. Ostatnio byłem na weselu, taka mi się trafiła kobieta, musiałem z nią zatańczyć raz. Bo już mnie zaprosili, to musiałem tam być, no już rozumiesz. Koniec. I tam się chodziło w kółko, faceci w jedną stronę, kobiety w drugą stronę. I przed kim się stanęło, trzeba było z nim zrobić jeden taniec. No mówię, muszę zaliczyć ten taniec, no bo w ogóle nie tańczę, w ogóle tylko dla Boga tańczę, ale dobrze, muszę z nią zatańczyć, powtórzony. Trafiła mi się taka kobieta o masie mniej więcej około 100 kg. I ona była na szpilkach i w takiej powłóczystej sukni. To duża kobieta była. I ja z nią zatańczyłem. Tak jak umiałem. Tańczyłem na wyciągniętej ręce i machałem ją na wszystkie strony człowieka. Po tym tańcu, proszę Ciebie, ona poszła w objęcia swojego męża i w ogóle nie podeszła do mnie na przestrzeni podzielnej długości sali. Nie spotkaliśmy się nigdy nawet wzrokiem. Rozumiesz, bym był ją tam zabił. Ale dla Boga tańczę. Dlaczego? Bo Bogu niespecjalnie zależy na tym, czy ja robię dobre kroki, czy niedobre. Jemu zależy na tym, inaczej, on docenia to, że ja się angażuję w swojej słabości. Wczoraj w szkole mówiliśmy o tym, że moc zaczyna się w słabości. W słabości. Rozumiecie, przyjaciele? Moc jest uwalniana z miejsca słabości. Z miejsca, w którym jesteśmy totalnie niesprawni. Dlatego kiedy wielbisz Boga, angażuj całego swojego ducha, duszę i ciało. Tak? Módl się w innych językach, podnoś głos do Boga, śpiewaj, tańcz, nuć, gwiszcz.
oddawaj Mu chwałę. Słowo halleluja opiera się na hebrajskim słowie halal, określającym szalony taniec dla Jahwe. Halal to jest tańczyć w szalony sposób przed Jahwe. Rozumiesz? Patrzę na dzisiejsze chrześcijaństwo, jak tańczą w szalony sposób. Rozumiesz? Mówię, ale szalona impreza. Takie to jest szaleństwo, proszę Ciebie, szklanka z paluszkami, proszę Ciebie, i woda mineralna. Impreza po pachy. Rozumiesz? Ale w niebie jest impreza. W ogóle czytacie w Biblii, że w niebie jest impreza? Czytacie o weselu baranka? Amen. Wesele baranka. Wesele. Wiecie, jakie to jest wesele? Jezus poszedł na jedno wesele, człowieku. Gorzały im narobił później. Stągnie wina im zrobił, rozumiesz? Ja jestem w ogóle pewny tego, że oni tam byli nachlani jak nie wiem. No człowieku, oni w ogóle wypili zanim, rozumiesz, zanim do połowy doszło wszystko, to oni już się upili tam. Gdzie jest wino? Jezus mówi, zaraz robię. On nie wyszedł stamtąd, okej? Okay? Nie wyszedł stamtąd, nie wyszedł. Byliśmy na jakimś weselu z moją żoną, mówię do Agaty, dopóki się nie schlają, to będziemy tu siedzieć. Potem tu wyjdziemy, bo ja wiem, że będzie dym. I był. Człowiek, od razu koledze z boku, kelner wylał flaki na nowy garnitur. Na plecy. Rozumiesz? Zaczęła się impreza, tak? Ale Jezus bywał w takich miejscach. I w niebie, przyjaciele, będzie wesele baranka. Wesele. Wesele. I On mówi, nastawię wam dobrze wystałych win. Zrobię wam imprezę. Dlaczego o tym mówię? Żebyś zrozumiał w duchu, jak wygląda realne zaangażowanie się w Jego serce. Chcesz Go uwielbić, to Go uwielbij na maksa. Nie bądź powściągliwy. Nie bądź powściągliwy. Święty Paweł mówi, jeśli popadliśmy w zachwycenie, zrobiliśmy to dla Pana. Wiesz, co to jest popaść w zachwycenie? To znaczy, że Ty nie do końca wiesz, co Ty robisz. I na pewno nie wygląda to normalnie. Jest napisane, kto trwa mocno w sprawiedliwości, żyć będzie. Kocham ten tekst. Kto trwa mocno w sprawiedliwości, żyć będzie. Mocno. Mocno. Kto trwa mocno w sprawiedliwości, żyć będzie. Ten, kto sieje sprawiedliwość, ma pewną zapłatę. Co to jest? Co to są za teksty? To są rzeczy odnoszące się do manifestowania tego, co się stało w Chrystusie Jezusie. On dał Ci wolność na krzyżu Golgoty. Dał Ci wolność od grzechu, wolność od chorób, wolność od niemocy, wolność od biedy, wolność od egocentryzmu. Dał Ci wolność. Ucz Ci to. Ucz Ci to. Ucz Ci. Ucz Ci to po prostu. Jest napisane, kto trwa mocno w sprawiedliwości. Mocno. Kto manifestuje sprawiedliwość. Ja mam, człowieku, taki ubaw z tego, jak ludzie przychodzą do kościołów i oni zaczynają używać innych słów i zmieniać ton głosu. No naprawdę byłem świadkiem takiej rzeczy. Byłem świadkiem, kiedy ze mną normalnie rozmawia facet. Za chwilę zaczyna się nabożeństwo, on bierze śpiewnik starego pielgrzyma i on śpiewa piosenki. Jakże kocham ten szorstki krzyż, przeczuł Pan. Jakby zmienił ton głosu. Rozumiesz mnie? Ton głosu zmienił dorosły człowiek. Pierwsza myśl, która mi przebiegła przez głowę po prostu, że facet po prostu ma zajawki, żeby być tenorem, nie? Ale potem znaczy nie, on naprawdę myśli, że to jest pobożność. On mówi, że to jest pobożność, a potem wyszedł i znowu ze mną normalnie rozmawiał. Czyli nabożeństwo było jakimś teatrem. Tam się grało. Tam się mówiło. Mówiło się takie sformułowanie jak niewiasta, albowiem, onegdaj. Rozumiesz? Szaleństwo. To nie jest sprawiedliwość, przyjaciele. To psychoza maniakalna. To nie jest sprawiedliwość żadna. Psychoza, panie.
To jest tak ta grupa tutaj tych ludzi, którzy uważają, to jest taki tutaj kościół w Warszawie, uważają, że tylko Biblia Gdańska jest namaszczona. Rozumiesz? I głoszą tylko z Biblii Gdańskiej, bo wszystkie inne Biblie twierdzą, mają błędy. Biblia Gdańska też ma błędy, nie ma Biblii bez błędów. Tak? Ale oni uważają i głoszą na ulicach z tej Biblii. I głoszą takie rzeczy, że ludzie nie chcą tego słuchać. Tak? Nie chcą. Bo to jest archaizm. Tak? To jest XVII-wieczny język. I facet stał przy metrze i głosił, Jan ci jest owa macica winna. Rozumiesz mnie? Jan ci jest owa macica winna. Ty, i on głosił z Biblii Gdańskiej. A ludzie się patrzyli na niego. Rozumiesz? Szok. Centrum Warszawy. Przecież to jest w ogóle nieporozumienie. Macica. Kto trwa mocno w sprawiedliwości, będzie żył. Czyli życie jest uwalniane wtedy, kiedy trwamy mocno, czyli w pełnym zaangażowaniu w sprawiedliwości. Sprawiedliwość to jest wymiana krzyżowa. Chrystus jest naszą sprawiedliwością. Chrystus, Jego poglądy, Jego działania, Jego toki myślowe. Rozumiesz? To jest nasza sprawiedliwość. To jest nasza sprawiedliwość. To, co zrobił na krzyżu. To, co wykonał na krzyżu. Że wszelkie zło, które należało się nam z uwagi na naszą grzeszność, spadło na Niego, aby całe dobro należne Jemu z uwagi na Jego sprawiedliwość przypadło nam. Jezus wykonał całe prawo, wykonał sprawiedliwość na pułapie prawa. I co powiedział potem? Koniec. Wykonało się. Wykonałem prawo. Tato, wykonałem prawo. Lucek, wykonałem prawo. Rozumiesz? Wykonałem prawo. Już nie ma dla was tego. Teraz macie wierzyć. Macie wierzyć, a będzie płynęła moc. Utożsamiać się ze mną, a będzie płynęła moc. Będzie płynęła moc. Jaka moc? Moc z nieba. Siła z nieba. W moim życiu zaczęła pracować sprawiedliwość. Jestem sprawiedliwy, uznałem to. Ta sprawiedliwość zaczęła owocować mocą. Owocować mocą. Byłem teraz w Poznaniu, lotowałem w Poznaniu i postanowiłem późno w hotelu, postanowiłem iść coś zjeść. Tam była zamknięta restauracja. Mówię, muszę iść na Starówkę. Na Starówki miałem 2 kilometry. Poszedłem na Starówkę w Poznaniu. Nie wiem, czy wiecie, jaki jest Poznań. Poznań jest... Każde miasto w Polsce ma swoją specyfikę. Poznań to jest miasto, w którym jest najwięcej agencji towarzyskich w Polsze. Nie ma mniejszych i nie ma więcej. Jest najwięcej prostytutek w całym kraju. Poznań. Poszedłem sobie na Starówkę. Starówka jest mała, rynek Starego Miasta. Zanim doszedłem do miejsca zjedzenia pożywnego hamburgera w ciemnej bułce z wołowiną, zaczepiło mnie 3 alfonsów. 3 alfonsów. Popatrzyłem na to, mówię, ule. Czy pan tutaj wejdzie do klubu? A mówię, jakie jest jedzenie w klubie? A w klubie wiem, że to alfons. Proszę cię wiedzieć. Klub nazywa się Ekspresja. Nie nazywał się Smak, Smakosz, rozumiesz? Ekspresja. Godzina 23 jest prawie. A wy jakie jest jedzenie u was? No jedzenie, no tam nie ma jedzenia. A my, a co macie? No można się napić, mówi piwo 9 zł. Mówi dziewczyny tańczą, ja mówię, a macie jedzenie? Nie, no to nie idę. Poszliśmy dalej, rozumiesz? Kto poszedł dalej? Ja i Bóg. I tu się tutaj mówi, no i co, Arthur? Jak tam? Ja mówię, nie, no w porządku. Patrzy drugi Alfons. Potem trzeci alfons. I wiesz, co zauważyłem?
W ogóle mnie to nie interesowało. Rozumiesz? Poszedłem za tym hamburgerem i wróciłem. Każdy z Alfonsów był zdziwiony. W czym jest rzecz? Posłuchaj. Kto trwa mocno w sprawiedliwości, będzie żył. Możesz być na dnie piekła. Na dnie piekła. I będziesz uwalniał życie. Będziesz uwalniał życie. I nic cię nie ruszy. I nie dlatego, że się wstrzymujesz. Tylko wiesz dlaczego? Dlatego, że tego nie masz. Halleluja. Dlatego, że nie masz rzeczy w sobie. Bo sprawiedliwość krzyża Golgoty doprowadziła do tego, że one z ciebie wypłynęły, a napłynęły inne. Rozumiesz? Chrześcijaństwo to nie jest wstrzymywanie się. Chrześcijaństwo to jest życie formułą serca Boga. To jest w ogóle inna rzecz. Inna rzecz. Inna rzecz. Kto trwa mocno w sprawiedliwości, żyć będzie. Wtedy będziesz wielbił Boga. Chciałbym, żebyś utożsamiał się z tym, co się stało na krzyżu Golgoty. Powiedz, Jezus, dziękuję Ci, że wszystko to, co Ty miałeś w swojej głowie, weszło do mojej głowy. A wszystko to, co było w mojej głowie chorego, weszło do Twojej głowy. A potem umarłeś tam na krzyżu Golgoty. Stałą chorą informacją w mojej głowie. Halleluja. Jestem Twojej głowy, Jezus. Mam Twoją głowę. Gdzie to jest napisane? Jesteśmy myśli jakiej? Chrystusowej. Chcę Ci też powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Że jeżeli jesteś z Chrystusem, chodzisz z Bogiem, wziąłeś autorytet nad demonicznymi siłami, tak? I płynie w Tobie realność Bożego życia, tak? To proszę Cię, przestań to ureligijniać. Nie mów do swojego umysłu, co tam ma być, coś Ci powiem. Jak utożsamiasz się z Jezusem, to jest tam wszystko w porządku, nawet jeśli jest to dziwne. To taki Twój mały, dziwny świat. Ale wiesz, jaki to jest świadek teraz? Święty. I nie porównuj tego świadka do innych świadków. Rozumiesz? Nie bądź świadkiem Jehowy, który twierdzi, że tylko on ma rację. Uznaj swoje uświęcenie. Ja uznaję, że jestem święty. Dzisiaj nie boję się marzyć, nie boję się pragnąć, nie boję się wchodzić w rzeczy, dlatego że jestem sprawiedliwy. Utożsamiłem się z krzyżem Golgoty. Stary umarł, narodził się nowy. Nie ureligijniam rzeczy, które są we mnie. Rozumiesz? Nie mówię, bo ktoś tak nie ma, ja tak mam, jestem z tego dumny. Rozumiecie? Jestem dumny z tego. Uwielbiam Boga. Wstań proszę. Halleluja. Ojcze, wyższamy.